Nazywam się Jerzy Podlak, jestem mieszkańcem Wrocławia od 1944 roku, a pochodzę z Wielkopolski, konkretnie z małego, przed wojną przygranicznego miasteczka Ostrzeszów, w którym mieszkałem wraz z rodzicami. Tam też w roku szkolnym 38-39 ukończyłem pierwszą klasę szkoły podstawowej. Jest to bardzo istotne, bo w dalszej części opowieści powiem, dlaczego to podkreślam. Na terenie, jak wiadomo, Wielkopolska już w październiku 1939 roku została wcielona do Reichu. W związku z tym zlikwidowano wszystkie polskie szkoły i praktycznie w 1939 roku rozpoczęły się dla mnie wakacje szkolne, które trwały nieprzerwanie do 1945 roku. Na terenie Wartegau obowiązywał obowiązek pracy dla dzieci od 12 roku życia, a więc gdy skończyłem 12 lat, dostałem zaproszenie do Arbeitsamtu, gdzie udałem się wraz z matką i zostałem skierowany do pracy jako goniec w Sparkasie, czyli w Kasie Oszczędności w Ostrzeszowie. Tam rano przychodziłem do pracy, rozpalałem w piecu, zamiatałem podłogi, rozwoziłem pocztę, zawoziłem przesyłki do urzędu pocztowego i vice versa. Odwoziłem również, co dla mnie dzisiaj jest niepojęte, w wieku 12 lat utarg kasy oszczędności na pocztę. Tak to się działo do czerwca 1944 roku, gdy nagłe stukanie, walenie do drzwi, krótkie gardłowe zapytanie, familię Podlak, tak jest, macie 15 minut, każdy członek rodziny może zabrać tylko jeden pakunek w jedną rękę i o 3 nad ranem prowadzono nas w kierunku punktu zbornego przed dworcem kolejowym w Ostrzeszowie. Tam czekaliśmy do godzin popołudniowych. Pod wieczór załadowano nas do wagonów i tu taki przejmujący moment, pociąg rusza, nie wiadomo gdzie jedziemy, rozlega się zbiorowy, najpierw w jednym wagonie, później cały pociąg śpiewa Serdeczna Matko, Opiekunko Ludzi, jedziemy w nieznane. Po kilku godzinach jazdy rodzina nasza i cały transport wylądował w Łodzi, w ówczesnym Litzmannstadt. Tam w byłych takich pomieszczeniach fabrycznych, to jest chyba dzisiaj ulica Przemysłowa, bo starałem się to odtworzyć przy pomocy internetu. W budynkach fabrycznych przebywaliśmy kilka dni i tam nastąpiła jakaś, no to dzisiaj nie wiem, jakimi kryteriami Niemcy się kierowali, w każdym razie nasza cała rodzina plus wiele innych rodzin załadowano w pociąg i ruszyliśmy znowu w nieznane. Tym punktem docelowym, nieznanym, był obóz w Dachau. Ale nie ten główny obóz koncentracyjny, tylko tak zwany Durchgangslager Dachau, obóz przejściowy, który był w bezpośrednim sąsiedztwie obozu koncentracyjnego. Tam po kilkudniowym pobycie przetransportowano nas do Augsburga, to wszystko na terenie Bawarii. No i tam się odbył swoisty targ niewolników. Mianowicie na terenie obozu zniesiono takie podwyższenie, coś w rodzaju ringu bokserskiego, wprowadzano poszczególne rodziny i dookoła było pełno bauerów. Dlaczego bauerów? Dlatego, że w 1944 roku w zasadzie przemysł w zachodnich Niemczech już leżał w gruzach. Nie było zapotrzebowania na siłę roboczą dla przemysłu, tylko dla rolnictwa. Wchodzili bauerzy na ten ring, sprawdzali u mężczyzn bicepsy, pytali się, czy rodzina dana miała styczność z rolnictwem. No, mój ojciec był z zawodu nauczycielem, przed wojną był kierownikiem szkoły. Mama pochodziła z rodziny wiejskiej, ze wsi, ale nikt się do tego nie przyznał.
i nas, że tak powiem, nikt nie kupił. Mówię nie kupił, dlatego że każdy bauer, który wybrał jakąś rodzinę, musiał wpłacić określoną ilość marek tam do urzędniczej tej kasy. A więc zostaliśmy znowu w tym Augsburgu i po kilku dniach prowadzą nas w kierunku dworca kolejowego. Znowu nie wiemy, co będzie z nami. Na peronie dworca w Augsburgu, tam czekaliśmy na podstawienie pociągu, właśnie normalnego pociągu, z tym, że do tego pociągu miały być doczepione wagony osobowe. I tu taki bardzo znamienny incydent, mianowicie na terenie peronu przebywali niemieccy żołnierze, Bawarczycy. Jak wiadomo, Bawarczycy to jest trochę inny sort Niemców, przeważnie wyznania katolickiego. I oni mówią, że mamy siadać do tych wagonów osobowych. Eskorta nasza mówi, nie, tu będzie podstawiony wagon osobowy. I w tą całą utaczkę słowną między eskortą a tymi niemieckimi frontowymi żołnierzami włączył się mój ojciec, który znał perfekty język niemiecki, dlatego że kończył w zaborze pruskim w Bydgoszczy seminarium nauczycielskie. No i do tego urzędnika mówi, co panowie myślicie, że myśmy tu na wycieczkę przyjechali? Wir wurden hier verschleppt, nas tutaj przywleczono. No ale w międzyczasie ten wagon podczepili, wsiedliśmy do tego wagonu. I tam na peronie ci towarzyszący nam dwaj urzędnicy w cywilu policyjni, prawdopodobnie z gestapo, chcieli ojca aresztować. Ci żołnierze nie pozwolili, wepchnęli nas z tą eskortą do wagonu i ruszyliśmy. Niestety ujechaliśmy kilka stacji. Ci funkcjonariusze policji odnaleźli ojca. Ojca aresztowali. Został, jak później się dowiedzieliśmy, osadzony w więzieniu Erlangen. Do tej historii wrócę już po wojnie. A nas dalej wieziono, znowu nie wiedzieliśmy gdzie. I wreszcie patrzymy, napis Breslau. Znaleźliśmy się we Wrocławiu. Z dworca głównego poprowadzono nas na obecną ulicę Cybulskiego, tam gdzie dzisiaj mieści się Uniwersytet Wrocławski, z archiwum. Uniwersytet Wrocławski, tam był Arbeitsamt dla cudzoziemców. I tam koczowaliśmy przez kilka dni na korytarzu, czekając na skierowanie do prac. Po kilku dniach matka i starsza siostra i ja zostaliśmy skierowani do pracy w szpitalu Bethesda przy ulicy Dyrekcyjnej, to jest dawna klinika ginekologiczna. Tam w tej chwili remontowany jest, ma być dom takiej opieki luksusowej. Mama z siostrą zostały zatrudnione w kuchni, a ja, mając wtedy 14 lat, zostałem skierowany do piwnicy do obierania ziemniaków. I tam obierałem ziemniaki w towarzystwie trzech takich starszych Niemek i dwóch dziadków niemieckich. Od czasu do czasu w szpitalu był taki zaopatrzeniowiec, o ile pamiętam, nazwiskiem Hoffmann. On miał taki trójkołowy samochód maleńki i od czasu do czasu zabierał mnie, jak jechał, głównie do Ławy i pod Strzelin do zakonnic, które prowadziły ogrodnictwo. Jeździliśmy po warzywa dla zaopatrzenia tej szpitalnej kuchni. Ojca nadal nie było. I ja zachorowałem na początku lipca na szkarlatynę. Pogotowie mnie zabrało do szpitala na obecnym placu, dawniejszy Domplatz, obecnie plac katedralny, tam gdzie jest seminarium duchowne. I tam po czterech dniach, bo równocześnie miałem i szkarlatynę, i dyftery, bo to z reguły w parze te choroby szły. W pewnym momencie jest obchód lekarski. Idzie lekarz, dzisiaj pamiętam, wysoki, postawny, siwiuteńki jak gołąb, pokazuje palcem na mnie i mówi, der kommt auch mit, ten jedzie też z nami. Ta siostra, która towarzyszy tej wizycie lekarskiej, mówi,
A herr doktor, to jest ein polnisches Kind. Panie doktorze, ale to jest polskie dziecko. Pan drugi raz, der kommt auch mit. I bez słowa poszedł dalej. Nie wiedziałem, gdzie ja mam jechać. Okazało się, że następnego dnia, i to kuriozalne wydarzenie, z grupą niemieckich dzieci zostałem sanitarką, zawieziono nas na obecny dworzec Świebocki. Z dworca Świebockiego pociągiem do Jeleniej Góry i wylądowałem w prewentorium dziecięcym Maria Hilfchen w Krumhibel, obecnie Karpacz. No, wypadek niespotykany w czasie wojny, może i dlatego, że wojna już powoli zbliżała się do końca, nie wiem, czym kierował się ten niemiecki lekarz. W każdym razie summa summarum zostałem, tam byłem 3 tygodnie w tym prewentorium. Po wojnie lata całe, z uwagi na to, że zakład, w którym pracowałem, miał tam swój dom wypoczynkowy, szukałem tego domu, szukałem i dopiero jakieś 20 lat chyba temu udało mi się ten dom znaleźć. Okazało się, że tam służba więzienna ma swój dom kolonijny. Po prostu pewna przebudowa domu spowodowała, że przechodziłem tam wielokrotnie i nie wiedziałem, że to jest ten budynek. No w każdym razie wróciły wtedy wspomnienia. Kierowniczka kolonii pozwoliła mi wejść do środka. Odgadywałem, która, gdzie sala, wszystko się zgadzało. Ale wracamy do Wrocławia. Wróciłem z tego prewentorium, oczywiście dalej do pracy w tej kuchni i zastałem już we Wrocławiu ojca, który został zwolniony z więzienia i dołączył do nas. Z tym, że na terenie szpitala nie było miejsca, bo tam mieliśmy maleńki pokoik tylko, to taka sytuacja się wytworzyła, że matka z siostrą zostały i młodszą jeszcze siostrą w pokoiku w szpitalu, a ja z ojcem zamieszkałem u takiej starej Niemki nazwiskiem Langner na Klosterstrasse, obecna ulica Klasztorna. I ojciec chodził do pracy na Alzenstrasse, obecnie Czarneckiego, a ja do szpitala. Po pewnym czasie mnie z tej kuchni zabrano i skierowano razem z ojcem do firmy Bigger, właśnie tam na Alzenstrasse, obecnie Czarneckiego, gdzie pracowaliśmy w takiej ekspedycji wysyłkowej. Przywijaliśmy wieka do skrzyń z takim, a tam w środku były puszki, tak jak po wojnie ten proszek DDT na odszawianie. Po prostu gdzieś tam na linię frontu to wysyłali. No i tak pracowaliśmy. Powoli zaczął zbliżać się do Wrocławia front. Zima 44-45 to była bardzo ostra zima. We Wrocławiu przebywało końcem 44 roku 1 000 000 ludzi. Bo to z jednej strony byli rdzenni mieszkańcy Wrocławia. Wrocław przed wojną miał około 670 tysięcy. Byli to bądź przesiedleni urzędowo przez władze niemieckie z tych terenów zbombardowanych z Niemiec Zachodnich, bądź członkowie rodzin tych. I proszę sobie wyobrazić sytuację. Jest 1 000 000 ludzi, straszna zima i przez Wrocław przewalają się całe kolumny Niemców uciekających z terenów Polski, głównie z Wielkopolski, z Reichu, tam przecież osadzono bardzo wielu urzędników. Były to straszne rzeczy. Ja do dzisiaj pamiętam, jak w okolicach Parku Południowego, bo to wszystko, jeszcze taki przerywnik. Jak wiadomo, Hitler ogłosił twierdzą Wrocław w sierpniu 1944 roku. Pierwszym komendantem został mianowany pułkownik Krause. Tenże pułkownik domagał się ewakuacji ludności cywilnej. Gauleiter Hanke, który był mianowany przez Hitlera komisarzem Rzeszy, nie zgadzał się na ewakuację ludności, twierdząc, że gdyby zarządził ewakuację Wrocławia, to Hitler oskarżyłby go o defetyzm i zostałby rozstrzelany. W związku z tym dopiero w styczniu władze wyraziły zgodę na ewakuację Wrocławia. Proszę sobie wyobrazić, tutaj 1 000 000 ludzi i te całe kolumny tysięcy ludzi, którzy przewalają
się przez Wrocław. O żadnej zorganizowanej ewakuacji nie było mowy, bo wtedy wyliczono, że aby tę ludność ewakuować, to by dziennie trzeba było podstawiać 200 wagonów, co logistycznie było nie do realizacji. I pamiętam, wszystko to pieszo ci ludzie szli w kierunku w kierunku autostrady na południe, kierunek Świdnica, Jelenia Góra. Straszny mróz, starcy, chorzy, niemowlęta zamarzali. To tam koło terenu zajezdni, gdzie dawniej była zajezdnia, układano takie belki poprzeczne i te zwłoki i palono tak jak na Altmarku w Dreźnie po tym słynnym lutowym bombardowaniu. To był makabryczny obraz. Byłem tam, widziałem na własne oczy. Na początku października pierwszy nalot bombowy na Wrocław. Wrocław obok Drezna był jedynym takim dużym miastem nietkniętym bombardowaniami. Padło kilkanaście bomb, ja sam jeździłem oglądać, bo to pierwsze spotkanie moje bezpośrednio z działaniami wojennymi było. Nie wiedzieliśmy, nie wyobrażaliśmy sobie tego, co za miesiąc, za dwa miesiące miało we Wrocławiu się stać. Jak już Wrocław został okrążony, Niemcy dla bezpieczeństwa, szpital ten, w którym mama pracowała, został przeniesiony tu do piwnicy świdnickiej, bo linia frontu już była coraz bliżej. A nas, dla względów bezpieczeństwa wewnętrznego Festung Breslau, skoszarowano w szkole o nazwie Klausewitz-Schule przy tej samej ulicy Klausewitz-Strasse, to jest obecnie ulica Hauke-Bosaka, szkoła, zespół szkół elektronicznych i elektrycznych. I tam w tym jednym gmachu szkolnym, jak historycy wyliczają, jak wszystkie źródła pisane mówią, przebywało nas około 100 tysięcy ludzi. Pani była tam na zebraniu, widziała ten gmach, można sobie wyobrazić, w jakich warunkach. Nasza rodzina koczowała na pierwszym piętrze, na gołej posadce, tylko tyle, co mieliśmy, jakieś grubsze ubranie, no to na tym spaliśmy tak pod oknem. Tam też, w tejże szkole, w auli, 15 marca ksiądz Peikert, autor kroniki oblężenia miasta, odprawił tą słynną mszę świętą, w której miałem przyjemność brać udział w auli. To była jedyna msza święta, która w okresie oblężenia odbyła się tam. A więc ksiądz, w dniu 15 marca 1945 roku ksiądz Peikert, proboszcz parafii świętego Maurycego przy ulicy obecnej Trauguta, odprawił mszę świętą w auli szkoły, w której wraz z ojcem brałem udział. 7 marca komendant twierdzy wydaje rozkaz obowiązku pracy dla chłopców od 10 roku życia, obojętnie Niemcy, Polacy, i dla dziewcząt od 12 roku. Każdy otrzymuje Arbeitskarte der Festung Breslau, kartę pracy twierdzy Wrocław, i od tego momentu każdego dnia musimy świadczyć na terenie twierdzy pracę. Brak trzech kolejnych pieczątek na drugiej stronie przez Ortsgruppe der NSDAP, a więc organizacji partyjnej, było równoznaczne z postawieniem przed sądem doraźnym. Jaka to była praca? No, ja tutaj na Hauke Bosaka udało mi się jakoś tej pracy uniknąć, bo to wtedy wprowadzono dopiero te karty. Później część szkoły została zbombardowana, tak zwane skrzydło francuskie, i przeniesiono nas na Bergstrasse, to jest obecnie ulica Góralska, w okolice dawniejszej ulicy, to jest poprzeczna obecnej ulicy Fabrycznej. I tam byliśmy w barakach drewnianych, bardzo blisko linii frontu. Linia frontu była jakieś 600 metrów od baraku. Nastąpiła Niedziela Palmowa. Właściwie Niedziela Palmowa to był dniem zagłady Wrocławia.
po kolejnym wezwaniu do kapitulacji Festung Breslau i odrzuceniu tego żądania, od rana rozpętało się piekło nad Wrocławiem. Bezustanny ostrzał artyleryjski, fala nalotów jedna za drugą. Dotknęło to również nasz obóz. Bomba uderzyła w barak drewniany, zginęło masę osób. Nie chcę wracać do tych obrazów, jakie mam przed oczyma, jak wyglądał ten barak i ludzie, którzy tam się w tym baraku znajdowali. I ewakuowano nas do obozu Burgwajde na Sołtysowicach, przy obecnej ulicy Sołtysowickiej. I stamtąd już regularnie wyprowadzano nas do pracy. Ja byłem najpierw w takiej Räumungskommando, takie komando do sprzątania, to znaczy prowadzono nas z Sołtysowic na ulicę Powstańców Śląskich. Ulica Powstańców Śląskich była zabudowana takimi wilami, takimi pałacami nawet. I myśmy tam, to była nas grupa około 38-40 chłopców w wieku od 14 do 17 lat. Mieliśmy takiego brygadzistę, pana Kazimierza, kolejarza, pamiętam, z Warszawy. I prowadzono nas przez całe miasto na Powstańców Śląskich. Tam rozbijaliśmy wszystko, co mogło się palić. Wszystkie meble, wszystko wyrzucaliśmy oknami i napełnialiśmy worki z piastem, że jak linia frontu się zbliżała, to niemieccy żołnierze mieli przygotowane już stanowiska obronne. Można z przekorą powiedzieć, że wbrew mej woli wniosłem jakiś wkład w obronę Festung Breslau. Oczywiście mówię to żartobliwie. W następnym etapie prac, do których nas wyprowadzano, to była makabryczna praca, głównie w rejonie dworca na Dodrze. Jeździliśmy takimi dwoma wózkami i zbieraliśmy z ulicy zwłoki. Wiadomo, miasto oblężone, pociski padają, idzie człowiek, pada pocisk i nie ma człowieka. I naszym zadaniem było to, łapaliśmy po dwóch, trzech za ręce, za nogi na ten wózek i woziliśmy do miejsc grzebalnych, to głównie przy ulicy Pomorskiej i cały ten park przed dworcem na Dodrze. Tam do 1947 roku, dopiero w 1947 roku przed wystawą ziem odzyskanych, która odbyła się w 1948 roku, gdzie nastąpiła ekshumacja i likwidacja tych szpitali. To też było makabryczne. No, miałem tam w obozie, no bo Grywajdę, bardzo dramatyczny moment. Blisko obozu leżał zestrzelony samolot Ju-52, któremu udało się jako jednemu z nielicznych wystartować z placu Grunwaldzkiego. Chłopcy, 14-15 lat, no samolot, on próbował lądować, widocznie się nie rozbił się, tylko tak leżał, miał ogon zadarty. I myśmy, tam były rowy wykopane pod ogrodzeniem obozu, takie strzeleckie, przygotowana linia obrony. I myśmy pod tym ogrodzeniem poszli oglądać ten samolot. Wracamy, zobaczył nas komendant obozu, zatrzymał nas, kazał się ustawić wzdłuż tych okopów i strażnika, który teraz na rogu ulicy Sołtysowickiej, Alei Poprzecznej, tam była taka wieża strażnicza, kazał nam ustawić się wzdłuż tego rogu. I strażnikowi, który stał, polecił nas za samowolne opuszczenie obozu rozstrzelać. Oczywiście ten się zawahał, to był jakiś taki starszy człowiek, już w wieku gdzieś 60 lat. Ten wyrwał od niego ten pistolet maszynowy, tak z lewej strony pociągnął. Pierwszy to był Serb, miał 15, może 16 lat, on zginął na miejscu. Drugi był taki kolega Wojtek, z mojego baraku został przestrzał brzucha, ja byłem gdzieś tam 7 czy 8. Myśmy skoczyli do tego rowu i dzięki temu, że to takie były zygzaki, udało nam się uciec. Po wojnie Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskiej prowadziła w sprawie tego incydentu dochodzenie, ale okazało się, że ten komendant obozu po wyzwoleniu został w bliżej nieznanych okolicznościach
zabity, prawdopodobnie gdzieś został rozpoznany. No i tak doczekałem wolności. Rok 45, trzeba podjąć naukę, a ja mam jedną klasę szkoły podstawowej, a wiekowo pasuje do gimnazjum. I w zasadzie rodzice zapisali mnie do trzeciej klasy szkoły podstawowej, to i tak stanowiło 3 lata przeskoku. Ale pewnego dnia za płotem spotkałem chłopca w harcerskim mundurku, a ty kolego skąd, a co? Harcerski mundurek, mówi, idzie do gimnazjum. Ja mówię, ja do trzeciej klasy, mówi, ty taki duży, do trzeciej klasy. No i w sumie idę do matki i mówię, mamo, tu kolega idzie do pierwszej gimnazjum. Mama mówi, synu, no gdzie ty chcesz do gimnazjum? Przecież nie umiesz pisać dobrze i czytać. No ale zapisałem się do tego gimnazjum. Już nie będę mówił o tym, jak się tam dostałem, bo to po wojnie wszystko możliwe. W każdym razie podjąłem naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej i uczyłem się z kolegami, którzy pochodzili z Lwowa, z Warszawy, gdzie całą wojnę szkoły działały dla polskiej młodzieży. Oczywiście miałem ogromne kłopoty. Na pierwszy okres miałem 6 niedostatecznych, na półrocze 4. I to się ciągnęło za mną do ostatniej klasy gimnazjum. Udało mi się to gimnazjum przy ulicy Poniatowskiego, pierwsze gimnazjum, skończyć. Później poszedłem do liceum mechanicznego. Po skończeniu liceum dostałem nakaz pracy, bo to wtedy taka była moda, nakaz pracy do Jelczańskich Zakładów Samochodowych i tam pracowałem przez 30 lat w bezpośredniej produkcji. Najpierw jako mistrz, później jako kierownik oddziału, wydziału. Skończyłem na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw produkcji. W międzyczasie ukończyłem wieczorowe studia na Politechnice Wrocławskiej. Chcę jeszcze o jednym elemencie związanym z naszą rodziną i Wrocławiem powiedzieć, że we Wrocławiu znalazła się już w 1941 roku moja starsza siostra Felicyta. Ona przyjechała z 3 koleżankami sama. Przyszły pieszo z Ostrzeszowa, bo dowiedzieliśmy się, że będą wywózki do tam w okolice Hamburga. No to młodzież uciekała sama tutaj do Wrocławia. I we Wrocławiu na obecnej ulicy skrzyżowaniu Zelwerowicza i Sokolniczej, tam na 4. piętrze mieszkało 2 braci Wyderkowskich i 2 bracia Damczykowie. Wszyscy z Kępna pochodzili. I to był taki punkt, który najpierw stanowił... Aha, i siostra po przybyciu tutaj zgłosiła się najpierw tam właśnie do tych Wyderkowskich. To był taki pierwszy punkt, gdzie ta młodzież, która uciekała, chciała być blisko Wrocławia, tam się zatrzymywała i znajdowała pomoc. Ale trzeba było mieć skierowanie oficjalne do pracy. W Arbeitsamcie pracował taki Pietrusiński, nazywał się Ludwik. To był syn polonijnej tutaj osiadłej we Wrocławiu rodziny. I on udzielał pomocy. On był bardzo, jak ktoś przychodził, krzyczał, raus, bitte wartem. A w końcu załatwiał skierowanie do pracy i przy drzwiach po cichu mówił, szczęść Boże, życzę powodzenia. Przepłacił to życiem, bo później został aresztowany i zginął w obozie koncentracyjnym. Siostra dostała skierowanie do pracy jako pomoc domowa na placu, obecnym placu Legionów, u takiej rodziny Krumów, bardzo zacna niemiecka rodzina, muszę to mocno podkreślić, była tam traktowana bardzo, bardzo ładnie. Ale w tym to taka działalność początkowo socjalna zamieniła się w działalność wywiadowczą. Ja to wszystko mówię skrótowo, bo to jest oddzielna historia. I tam z uwagi, że to było na 4. piętrze, jak wchodzili na górę, to mówili, oj, u was tu tak wysoko jak na Olimpie. Tam powstała grupa antyhitlerowskiego oporu Olimp, którego członkiem była moja siostra. W dniu 4 czerwca 1942 roku wpadła w kocioł tam zastawiony, bo poznała tu we Wrocławiu swojego przyszłego męża, wieloletniego
nauczyciela wychowania fizycznego wrocławskiej jedynki na Poniatowskiego, gdzie chodziłem, animatora wrocławskiego sporta, szczególnie koszykówki, profesora Edwarda Damczyka. I jego aresztowało, rano aresztowali, ona nie wiedziała, co z nim jest, poszła się tam dowiedzieć i wpadła w kocioł. Siedziała na więzieniu na Świebockiej, była poddana bardzo brutalnemu śledztwu, miała 19 lat wtedy. A mój przyszły szwagier, profesor Damczyk, został aresztowany i też po okrutnym śledztwie z bratem i drugim Wyderkowskim zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego Gusen-Mauthausen, gdzie przebywał do końca wojny. No po wojnie jakoś się szczęśliwie odnaleźli, pobrali. Był to pierwszy polski ślub na Karłowicach. Pamięci tych ludzi, którzy oddali za polski Wrocław, poświęcony jest pomnik, poświęcony ludziom Olimpu, który właśnie tam, gdzie był ten budynek, się znajduje, którym my jako klub ludzi ze znakiem P się opiekuje.